Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do pierwszych wrażeń Oppo Reno 12 Pro 5G. Zwracam uwagę, że są dwa modele, czyli 12 Pro i 12 zwykła. Ta zwykła wersja oczywiście jest tańsza. I dopowiadam, że na start sprzedaży mamy minus 300 zł od ceny regularnej tego telefonu, więc są one po prostu troszkę bardziej atrakcyjne. Aktualne macie oczywiście w opisie. Jeżeli chodzi o pudełko, jak widać jest dość cienkie, więc za dużo tam nie mamy, właściwie tylko kabel, szpileczka i tyle. Te telefony zawsze wizualnie dość mocno się wyróżniały i nie inaczej jest tym razem. W sensie cieszę się, że to nie jest kolejny, powiedzmy, telefon, który wygląda identycznie jak masa innych, więc mamy tutaj takie połączenie podwójne matowego rozwiązania z błyszczącym. Wyspa jest dwustopniowa, o tym powiem sobie za chwilę. Z tych elementów wizualnych najmniej to mi się podoba, że ramka jest błyszcząca, no bo będzie się niestety dość brudzić. Ale zwracam uwagę, że telefon jest dość cienki i jakby wrażenie jest chyba jeszcze lepsze niż to, co pokazują cyferki, bo faktycznie użytkowanie, ja mam dosłownie kilka dni ten telefon, ale póki co jest naprawdę świetne, bo telefon jest relatywnie lekki i rzeczywiście wydaje się dość cienki, więc korzystanie z niego na co dzień jest takie bardzo przyjemne. Po prawej stronie dwa przyciski, ramka wydaje mi się, że jest plastikowa, tutaj są dobrze spasowane, nic nie lata, lewa krawędź jest wolna. U góry jest jeden z głośników, mikrofon, port podczerwieni. Dolna krawędź to oczywiście slot na dwie karty nano SIM, alternatywnie tutaj drugi jako microSD, więc bardzo fajnie, że pamięć rozbudować można, USB typu C, zaraz przejdziemy do baterii. No i mamy podstawowy głośnik, głośniki tak jak mówiłem są stereo. Można pobawić się trochę tam w konfiguracji, są bardzo głośne, czyste, ale niestety basu tutaj za dużo nie ma. No jest ten taki dodatkowy bajer, że mamy tam 300% głośności, więc widać, że to podbicie dźwięku jest, ale wtedy tracimy praktycznie w ogóle bas. No ale jest symetrycznie, jeżeli chodzi o dźwięk i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej w porządku. Bateria 5000 mAh i tutaj zwracam uwagę, że jakby ładowarki nie mamy w zestawie. Jest 80-watowe ładowanie przewodowe, jest zwrotne przewodowe, ale nie mamy tutaj w ogóle niestety indukcji. Natomiast bateria, póki co, ja mam kilka dni, tak jak mówiłem, telefon, póki co jest świetnie. Pierwszy tam cykl miałem chyba około 7 godzin z kawałkiem, taki mieszany Wi-Fi LTE 5G. Natomiast w chwili obecnej jestem w drugim cyklu i bateria, już wam mówię, mamy 61%, tutaj było więcej jednak 5G LTE. I mamy 2 godziny 31 sotu, więc spokojnie około 6 godzin, nawet do 7 dobijamy. Jest świetnie na razie, no, póki co, i tym bardziej mówię, biorąc pod uwagę, że telefon jest taki raczej z tych smukłych. I to na pewno też doceniam. Ładowanie poniżej 50 minut do pełna, tam chyba 47 minut do 100%, więc jest na bardzo dobrym poziomie. Mamy IP65, więc tutaj jak najbardziej wszystko w porządku, natomiast z tych rzeczy, które najmniej mi się chwilę obecnie podobają, póki co, to jest wibracja, ona jest taka dość przeciętna, mogła być zdecydowanie lepsza i na to zwracam uwagę. Natomiast świetny jest ekran, bez dwóch zdań, mamy tutaj ekran 6,7 cala AMOLEDowy, zakrzywiony z czterech stron, symetryczne ramki. Nawet w okularach przeciwsłonecznych wszystko bardzo dobrze widać. Gorilla Glass Victus drugiej generacji, no i rozdzielczość 2412x1080 pikseli, więc jest bardzo w porządku, tak jakby zastrzeżeń co do samego ekranu nie mam, skaner odcisku palców bardzo szybki, rozpoznawanie twarzy tam mało bezpieczne, ale też, więc jasność ekranu jest wystarczająca do oglądania filmów, przeglądania treści, tak jakby zastrzeżeń nie mam, właściwie tylko pod takim kątem 45 stopni na chwilę trochę wycina polaryzacja, ale generalnie jest wszystko w porządku, w pionie i w poziomie. Natomiast zanim przejdziemy i liźniemy trochę specyfikacje i pokażę wam zdjęcia, wspomnę o AI, które oczywiście jak zawsze w każdym nowym telefonie jest dość mocno obecne, w Oppo również. I na ogół, no, jakby mało mi interesuje, jak się nazywa, powiedzmy, AI nazwane po prostu przez producenta, natomiast uważam, że Oppo wpadło na świetny pomysł, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, spolszczenie tego. W tym przypadku mamy używaj, czyli używa AI. Bardzo fajne rozwiązanie i oczywiście tych rozwiązań w systemie jest sporo, natomiast zwracam uwagę, że one w chwili obecnej nie są wszystkie jeszcze dostępne jakby w naszym języku, właściwie żadne. Większość rzeczy, które bazują na języku, jeżeli chodzi o tłumaczenie stron, o transkrypcję i tak dalej,
działa w chińskim, angielskim, więc polskiego nie ma. Co jeżeli chodzi o transkrypcję, to sprawdziłem sobie po angielsku, więc działa to w porządku. Tłumaczenie stron też jako takie podsumowania, więc to, co powiedzmy gdzieś tam w konkurencyjnych rozwiązaniach jest, jest również tutaj dostępne. Ale to jakby nie wszystko i zwracam uwagę, że większość rzeczy wyciągamy sobie z paska tego narzędziowego, więc należy go sobie po prostu włączyć i w odpowiednim miejscu, w zależności od tego, gdzie mamy jaki kontekst, powiedzmy treści, które są, w ten sposób możemy z tego korzystać. Jest oczywiście szybkie tłumaczenie stron i tak dalej, to jest tak w oparciu bardziej googlowym, więc działa to dość sprawnie. Natomiast sporo rozwiązań jest, jeżeli chodzi o galerie i robienie zdjęć. W przypadku galerii na przykład wydaje mi się, że działa to świetnie, jeżeli chodzi o usuwanie, powiedzmy, elementów ze zdjęcia. Tak jak w innych rozwiązaniach, można albo zaznaczyć tam okręgiem, lasem czy czymkolwiek, albo po prostu zamalować daną część, albo po prostu kliknąć usuń ludzi po prostu ze zdjęcia. I to zadziałało naprawdę bardzo dobrze na tym przykładzie, który wam pokazuję, więc wydaje mi się, że jeżeli mam takie fotki, gdzie ktoś nam wszedł w kadr, to telefon rozpozna, kto był fotografowany, a kto nie jest fotografowany i kto jest nieproszonym gościem, więc w łatwy sposób można sobie to usunąć. Są oczywiście jakieś zabawne rzeczy w stylu, że można po prostu swoje zdjęcia, czy powiedzmy kogoś zdjęcia, które są zrobione, dodawać jako stickery i powiedzmy dodawać je bezpośrednio gdzieś tam na innych zdjęciach, jakby doszlifowywać sobie te zdjęcia. Więc jakiś przykład wam też tutaj pokażę. No i tych rozwiązań oczywiście jest więcej i będziemy sobie je omawiać, powiedzmy, gdzieś tam w osobnym odcinku czy też w recenzji. Bo my przechodzimy sobie teraz do specyfikacji, którą jest MediaTek Dimensity 7300. Mamy oczywiście konfigurację 12512 plus tam właśnie tą pamięć tam aż do 1 TB. UFS to jest 3.1, więc wystarczająco szybka i jakby telefon działa naprawdę bardzo sprawnie w chwili obecnej. O testach i tych takich bardziej dogłębnych rzeczach będziemy mówić sobie później, ale też nie zauważyłem, żeby telefon się jakoś mocno nagrzewał, póki co jest chyba w porządku. No i bateryjnie, tak jak mówiłem, rzeczywiście rewelacyjnie i to też na to zwracam uwagę, ale poprzednie rano też jakby z tym większego problemu nie miały. Z tych takich rzeczy AI, powiedzmy, nowych, to na przykład nagrywanie dwoma kamerami jednocześnie, jeżeli chodzi o ten telefon, bo zestaw mamy tutaj następujący: 50 megapikseli, jeżeli chodzi o główny obiektyw ze światłem 1.8, ultraszeroki 8 megapikseli, szkoda, że tylko 8, i teleobiektyw dwukrotny, również 50 megapikselowy ze światłem 2.0. No i do selfie tak samo, 50 megapikseli. Oczywiście z tych dodatkowych rzeczy, tak jak mówiłem, podwójne wideo, które jest teraz nagrywane i z przodu i z tyłu w 4K. Niestety ultraszeroki kąt nie ma 4K, więc przełączyć się niestety w trakcie nagrywania nie możemy. Na to zwracam uwagę, ale stabilizacja jest naprawdę bardzo dobra, więc wygląda to w porządku. W trakcie nagrywania ostrość i ekspozycja również się trzymają, więc wygląda to po prostu dobrze. Jeżeli chodzi o zdjęcia, one zależą się oczywiście od scenerii. Jeżeli jest bardzo prosta, to wyglądają klasycznie, bym powiedział, całkiem nieźle. Kolorystyka jest taka trochę bardziej nasycona, ale szczegółowość jest w porządku. Najwięcej oczywiście zastrzeżeń mam do ultraszerokiego kąta. Natomiast zdjęcia takie w gorszych warunkach i pośrednich i w momencie, kiedy robimy nocne, one też trochę inaczej wyglądają, bo jakby ten czas odliczania trybu nocnego jest też inny. Wydaje mi się, że po prostu zdjęcia są robione szybciej. I efekty mogę wam pokazać teraz. Dla mnie jest za wcześnie, żeby ocenić. Mam właściwie tylko, nie wiem, 60 czy 70 zdjęć. Jednak do recenzji to jest dla mnie za mało. Póki co, jeżeli chodzi o bokeh, o rozmazanie, o selfiaki, tryb portretowy, wygląda to nieźle, ale tak jak mówię, do recenzji jeszcze się wstrzymam z oceną tych zdjęć, na to przyjdzie czas. Podsumowując, Oppo Reno 12 Pro 5G zapowiada się naprawdę bardzo interesująco. Jak zawsze idealnym momentem jest oferta na start sprzedaży i w tym przypadku możemy liczyć na te minus 300 zł od regularnej ceny. No i widać, że Oppo idzie w kierunku swojego hasła, czyli używaj to proste, jakby w domyśle, żeby AI było dostępne dla jak największej ilości użytkowników. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać, na pewno renówka wygląda bardzo fajnie. Zwracam uwagę, że oczywiście ta dolna część trochę się palcuje, ale też nie jakoś tak bardzo, bardzo mocno. Obiektyw oczywiście jest takim fajnym, taką fajną obramówką. Ogólnie wygląda to bardzo ładnie, tak stonowane jest, bez jakiegoś tam zbędnego szału, ale też z drugiej strony nie jest to telefon, który wygląda jak każdy inny. Czekam na wasze informacje, dajcie znać, co myślicie. Zapraszam oczywiście do komentarzy i do subskrypcji, a aktualną cenę macie w opisie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!